Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę burmistrzowi Cedyni na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat działki nr 38/1 o powierzchni 2880 m2 wraz z posadowionymi na niej budynkami położonej w obrębie 3 miasta Cedynia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Cedyni. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o pytania. Proszę bardzo, pan radny Nowak. Szanowni Państwo, chodzi tutaj o teren byłego relaksu, część terenu byłego relaksu, gdzie funkcjonowała restauracja, funkcjonowała część mieszkalna, funkcjonował hotel. Pan burmistrz ma takie prawo do wydzierżawienia tego terenu na okres do 3 lat. Powyżej 3 lat jest to uprawnienie Rady Miejskiej. Ale w związku z tym, że w wieloletnim planie inwestycji i remontów mamy przewidziane tam schronisko młodzieżowe, uważam, że jest to kolizja interesów. Nie ma żadnego problemu, żeby pan burmistrz na 3 lata kolejne wydzierżawił i co 3 lata następca wydzierżawił. Jeżeli wydzierżawimy na 15 lat, to miejmy tą świadomość, że zablokujemy ten teren. Jest to majątek gminny i to nie jest mała wartość, ponieważ jest to 2880 m2 zabudowanych. Nie jest w złym stanie ten teren. Ja do Państwa apeluję, żebyśmy po prostu tego nie przyjmowali. Proszę, pan burmistrz ma takie uprawnienia, może przedłużać tą umowę na okres 3 lat i co 3 lata, jeżeli nie będzie koncepcji dalszej na budowę czy czegokolwiek. I zgadzam się jeszcze z jednym. Zgadzam się z tym, co pan burmistrz wczoraj powiedział, że możemy wydzierżawiać w drodze przetargu, wysypisko, tak jak uchwała jest dzisiaj zmieniona. I zgadzam się z panem burmistrzem. Jeżeli będzie wydzierżawiony ten teren w drodze przetargu, nie mam nic przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, gdybym nie był za tym, tej uchwały nie przygotował, to po pierwsze. Jest tam, dzierżawcą jest od półtora roku młody człowiek, akurat syn radnej. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, kto to jest. Ogromne znaczenie ma to dla mnie, że to jest mieszkaniec gminy Cedynia, a jeszcze większe znaczenie, że to młody człowiek, który wchodzi w szranki z biznesem. Przyglądam się prawie, że codziennie przejeżdżając, jak ten biznes mu się kręci. Wniosłem mu nawet kilka uwag, jeśli chodzi o estetykę. To zwrócił mi uwagę tak, że no cóż, ja mam jeszcze półtora roku i co ja tam będę inwestował. Za półtora roku kończy mi się umowa i nie zostanie wydzierżawiony. No i co ja mam robić? Co ja mam odpowiedzieć temu człowiekowi? Masz to, ten majątek, wyciągnąć z niego jak najwięcej, zostawić ruiny i po 3 latach opuścić i wyjechać. Nie, powiedziałem sobie, jeśli chcesz, a chcesz, masz zamiar zainwestować, doprowadzić tam do jakiegoś standardu, do porządku, zatrudnia ludzi, chyba ze 3-4 nawet w tej chwili, twierdzi, że może wtedy zwiększyć. Chce zainwestować, ale żeby zainwestować, to się to musi zwrócić. Czyli chce na 15 lat wydzierżawić. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów gminy, to jest zapis w dzisiejszej umowie i ten zapis będzie przeniesiony, o czym go informowałem, do umowy tej wieloletniej, jeśli ona będzie, że w momencie potrzeby przez gminę, zapotrzebowania na inwestycje, tak jak pan powiedział, schronisko, wtedy będzie miał wypowiedzenie, w ciągu 6 miesięcy będzie musiał opuścić ten teren. Dlaczego 6 miesięcy? Ano dlatego, że jeśli będzie gmina tam inwestowała, to jedynie ze środków unijnych z tak zwanego programu Interreg szukamy partnera, którego mieliśmy po stronie niemieckiej, straciliśmy, bo po prostu nie wyszła inwestycja po stronie niemieckiej i nie mogliśmy zrealizować tych zadań. Dlatego tam projektowaliśmy to schronisko. I ja myślę, drodzy Państwo, że jest to bezpieczne. Na takich warunkach, że w ciągu 6 miesięcy będzie musiał opuścić ktokolwiek, to ja nie znajdę nikogo. A to są warunki, które będą w umowie. Podkreślam, dla mediów i wszystkich, co mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jeszcze pytania odnośnie tego projektu uchwały. Jeszcze pan Nowak. Proszę Państwa, no trudno nie oprzeć się tutaj jakiemuś wrażeniu, że pewne rzeczy są lepiej tłumaczone, inne gorzej. Pan burmistrz, zgadzam się z tym, że chce tutaj ściągnąć inwestorów. Pan Waldemar Bożelańczyk otworzył pizzerię, zainwestował, zaryzykował, pomimo tego, że miał umowę na 3 lata. Niech pan Marcin zainwestuje, zaryzykuje, a po 3 latach nie widzę żadnego problemu, żebyśmy wydłużyli na przykład na 20 lat. Tylko, że jeszcze jedna rzecz. Wieloletni plan inwestycji i remontów przygotowuje burmistrz i urząd.
no to jak się ma to do schroniska młodzieżowego? To nie jest mój wymysł, chociaż ja to bardzo popieram. Ale jak to się ma do tego, że na 15 lat wydzierżawiamy, a schronisko co? To wykreślmy od razu z wieloletniego planu inwestycji i remontu. Dziękuję. Są jeszcze pytania w sprawie tego projektu? Nie. Stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Dziękuję. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa. Komisja społeczna. Dziękuję. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dwa. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radni przyjęli projekt uchwały 11 głosami. Przy dwóch sprzeciwa, przy jednym sprzeciwie i dwóch wstrzymujących się. Nie ma. 14. No ja, 14. Dobrze.